specjalną karawelą przybył do Polski premier Francji Jacques Chaban-Delmas, wybitny mąż stanu, wielki przyjaciel naszego kraju. Powitanie przez przedstawicieli rządu i korpus dyplomatyczny, a później równie gorące spotkanie z ludnością Warszawy. Choć to listopad, było słońce i prawdziwie polska serdeczność. Rezydencją szefa rządu francuskiego był Wilanów. Ten sam pałac, w którym tuż po odbudowie zamieszkał prezydent de Gaulle. W czasie rozmów oficjalnych wspominano momenty blasków, jak i chwile tragiczne naszych narodów. Wyciągnięto wspólne wnioski. Polepszy się współpraca ekonomiczna i naukowa, zacieśnią kontakty polityczne. Francuski premier spotkał się również z przewodniczącym Rady Państwa. Blisko 200 dziennikarzy i operatorów z całego świata rejestrowało każdy krok Chaban-Delmasa. W gmachu Komitetu Centralnego przyjął premiera Francji Władysław Gomułka. Rozmowy, w których wyrażono przekonanie, że rozwój współpracy gospodarczej, a szczególnie kooperacji, odpowiada interesom Polski i Francji. Grób nieznanego żołnierza w Warszawie. Gość z nad Sekwany przyjmował kapitulację Niemców w Bordeaux w tym właśnie płaszczu. Dziś składa wieniec na grobie poległych w walce ze wspólnym wrogiem. Gospodarze stolicy przedstawiają to, co nieodmiennie zadziwia przybyszów. Zabytek, który młodszy jest od zwiedzających. I symbol Warszawy, Nike. Wojna i okupacja, pokój i wyzwolenie. Te słowa wywołują w Polsce, jak i we Francji, szczególne echa, mówił premier Chaban-Delmas. Z tej rampy kierowano na śmierć również Francuzów. Hołd ich pamięci składają premier Francji, bohater ruchu oporu i premier Polski, organizator ruchu oporu w obozie zagłady. Jacques Chaban-Delmas był wstrząśnięty tym, co zobaczył w byłym koncentrationslager Auschwitz. Wizyta na Wawelu. Podziw dla dziedzictwa naszych dziejów, dla skarbów sztuki. Wciąż jeszcze pod wrażeniem obozu śmierci premier Francji wpisał do księgi pamiątkowej słowa: w ciągu kilku godzin poznałem dwa oblicza tej ziemi. Czasem było wręcz tłoczno, jak na przykład na krakowskim rynku. Spontaniczne wyrazy radości i tradycyjna pod Wawelem gościnność dla przyjaciół. Kwiaciarka spod sukiennic obdarowała bukietem, a że premier przystojny dołożyła buziaka. Kulminacją pobytu szefa rządu francuskiego w Polsce było podpisanie deklaracji przyjaźni. Oba kraje zobowiązują się w niej do działania na rzecz zbliżenia między narodami. Raz jeszcze potwierdzono ostateczny charakter granicy na Odrze i Nysie. W imieniu prezydenta Republiki Francuskiej i rządu francuskiego przywódcy polscy zaproszeni zostali do Francji. W budapeszteńskim Domu Związków Zawodowych obradował przez tydzień 10. zjazd Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Gośćmi zjazdu byli przywódcy bratnich partii. W przemówieniach wyrażono przyjaźń i jedność krajów socjalistycznych, wspólne dążenie do pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Janusz Kadar, wybrany ponownie pierwszym sekretarzem, mówił o potrzebie rozwijania demokracji socjalistycznej i reformy gospodarczej.
Radziecka fabryka pojazdów kosmicznych. Końcowe prace nad Lunochodem. Pierwsza automatyczna stacja, która sterowana z Ziemi pracuje na innej planecie. Jules Verne nie mógłby wymyśleć dziwniejszych kształtów. Dziesiątki kilogramów aparatów naukowych, w tym francuskie reflektory laserowe. Oglądamy start Luny 17. Lądowanie na Księżycu musimy pokazać na makiecie. Było łagodne i na równym terenie. Stąd wybiegają w kosmos rozkazy. Lunochod zjechał metalowym trapem. Rozpoczął spacer, informując o tym, co czuje i widzi. Rejestrowano to w ośrodku kontroli lotów. W pracach pierwszego z planetochodów nastąpi teraz dwutygodniowa przerwa. Lunochod toruje drogę do badania innych planet, w których decydującą rolę odegrają automaty mądre mądrością ludzi. Najbardziej pracowite dni poznańskiego przedsiębiorstwa transportu budownictwa. W nowoczesnej stacji obsługi przygotowanie do drogi. Oko fachowców dziś już nie wystarczy. Elektronika wykaże, co w motorze nie gra. Dla wywrotek transbudu milicyjne kontrole nie straszne. Codziennie opuszcza bazę 1200 wozów. W połowie listopada wykonały pięciolatkę. Omega wzywa transbud. Plastyczna makieta i własna radiostacja pozwalają kierować i kontrolować. 57 wzywa transbud. Słucham. Kolego, oczywiście się już wyładowali, odbiór. Już się wyładowałem. Proszę odwrotnie zjechać na dworzec główny. Proszę przystąpić do wyładunku, odbiór. Zrozumiałem i już jadę na dworzec główny. Bardzo często narzekamy na transport. Poznańskie przedsiębiorstwo uchodzi za najlepsze w kraju. Baza ludzi z gospodarską głową może być przykładem dobrej organizacji, nowoczesności oraz rzetelnej pracy. Przez miasto powiada, gdy ogień się palił, beczkowóz jak burza się toczył. Przechodnie na baczność po błoku... Pędząc co koń wyskoczy, zdążyli no to cosi po ordery do Komendy Głównej Straży Pożarnych. Twórców i wykonawców pożarniczego przeboju obdarzono medalami w złocie i srebrze. Drabina, to jedzie do ognia, to jedzie strażacka drużyna. Na wozie sikarka i dzwon jak z dzwonnicy, beczkowóz w zaprzęgu dwa koń. A dziadka to znano na każdej ulicy, bo on grał na alarm na dzwon. Dziś dziadzio, gdy widzi strażacką drużynę, zdejmuje swój złoty hełm z kołka. Opuszcza na chwilę swą ciepłą pierzynę i krzyczy, gdzie dzwonek i pompa. Beczkowóz, 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 a na nim drabina. Pojedzie do ognia, pojedzie strażacka drużyna. Beczkowóz, beczkowóz, a na nim drabina. Pojedzie do ognia, pojedzie strażacka drużyna.